Targi Plastpol to z reguły spotkanie osób i firm działających w branży od wielu lat i doskonale się już znających. Podczas każdej edycji pojawia się jednak niewielkie grono debiutantów, wkraczających dopiero na rynek tworzyw sztucznych. W tym roku taką firmą był Kajtech z Działdowa, oferujący wtryskarki. Tak naprawdę zaczęliśmy sprzedawać wtryskarki w zeszłym roku. Pracuje już około 4 naszych wtryskarek i 2 wydmuchiwarki. Klienci są bardzo zadowoleni. To nas tak jakby popchnęło do dalszej współpracy z następnymi klientami. Oczywiście, co nie jest zaskoczeniem, nowy oferent wtryskarek, by mógł pojawić się na polskim rynku, musiał wpierw nawiązać współpracę z partnerami z Chin i dopiero stamtąd sprowadzać sprzedawane w naszym kraju urządzenia. Znaczy, wtryskarka tak naprawdę produkowana jest w Chinach, ale na europejskich podzespołach. Mamy tutaj austriackie, włoskie części, jeśli chodzi o napęd, elektrozawory. Maszyna w 100% jest robiona pod klienta, od początku do końca. Ustalamy to. To nie jest tak, że my ściągamy gotowy produkt z Chin i sprzedajemy go w Polsce, tylko z klientem ustalamy masę szczegółów odnośnie maszyny. Te pierwsze 4 maszyny, o których już Pan wspomniał, do jakich obszarów zastosowań one tutaj na polskim rynku trafiły? Głównie opakowania, troszeczkę kosmetyka. Historia sprzedaży przez firmę wtryskarek nie jest na razie zbyt długa, stąd, jak tłumaczą jej przedstawiciele, kluczem do rozwoju jest przede wszystkim wsłuchiwanie się w głosy klientów. Maszyny, które sprzedaliśmy, klienci nam troszeczkę podsunęli dalej ten pomysł, żeby ruszać dalej. Są bardzo zadowoleni z serwisu, z obsługi, ze sprzedaży, z całej opieki nad klientem. Także to nas tak jakby pchnęło do dalszej pracy i penetrowania tego rynku. Tak jakby zainwestowaliśmy bardzo w marketing, jeśli chodzi o Plastpol teraz. Dużo ludzi przychodzi, pyta się, skąd my jesteśmy, jak to się w ogóle zaczęło, co to za maszyny, także naprawdę duży, duży odzew po Plastpolu, dużo, dużo pracy przed nami. Mimo swego plastpolowego debiutanctwa firma wie, na co zwrócić uwagę przy sprzedaży wtryskarek oraz obiecuje, że osoby ją tworzące mają już wystarczające doświadczenie w pracy z wtryskarkami. Dokładnie, my tutaj stawiamy bardzo na energooszczędność, wiadomo, prąd nie jest tani. Serwomotor mamy w standardzie, nasz główny serwisant pracuje już około 12 lat na różnego typu wtryskarkach, także można śmiało kolokwialnie powiedzieć, że zjadł już na tym zęby.